Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony oczywiście LiboRewe80. Przed nami kolejny odcinek serii FIFA 16 Ultimate Team. Jak zapewne wiecie, walczymy w drugiej lidze, walczymy o awans. Przed nami skrót z trzech meczy. Ja życzę miłego oglądania. Pozdrawiam. Cześć. Mamy zaprezentowaną sytuację w lidze. Po 5 meczach mamy 10 punktów. 5 meczy do końca. Prezentuje się nam skład przeciwnika i zaczynamy. Pierwszy mecz przed nami, słuchajcie, dzisiejszego dnia. Oczywiście, jak już wcześniej zapowiedziałem, będą to same bramki. Spokojny początek w naszym wykonaniu, jak i w wykonaniu przeciwnika. Na lewą stronę. Wychodzi Di Maria, słuchajcie. Obrót. Dobrze, i prawa noga, czy nie? Prawa. Ach, gdyby była lewa, może by była bramka. No i niestety, słuchajcie, Griezmann strzela na 1-0. Przeciwnik nawet nie kwapił się do oglądania powtórek. No i tutaj, słuchajcie, no karny po prostu niedorzeczny. Końcówka pierwszej połowy. Wierzcie mi, że nawet nie nacisnąłem odbioru. Abate po prostu przy nim stanął. Przeciwnik się przewrócił i sędzia odgwizdał rzut karny. I przegrywamy 2-0. Bramka do szatni. Luka Modric. Statystyki pierwszej połowy były widoczne. I rozpoczynamy drugą połowę w tym meczu. Tak naprawdę nie mieliśmy za dużo do powiedzenia. Przeciwnik był lepszy. Kolejna sytuacja bramkowa przeciwnika. No zobaczcie, no. O, nic dodać, nic ująć. Słuchajcie, Konoplianka strzela w 61 minucie. No, Abate tylko asystował tam. Jeny kochany, jak teraz bodajże Aleksandro pobiegł w kierunku środka pola karnego zamiast w stronę Konopianki. No przecież to jest szok. Mecz się kończy, słuchajcie, bez historii, porażka. Nie ma co za bardzo rozwodzić się nad tym meczem. Poniżej 6 punktów nasi obrońcy. Widzicie statystyki. Przechodzimy do drugiego meczu. Drugi mecz przed nami, bardzo podobny do naszego. Skład. FC Szmacianka to na Xboxie bodajże Domanu z Kartomani gra. Ma nazwę swojego klubu. No i tutaj klasycznie przez środek Tevez ze słabszej nogi. Wiecie co, powiem wam tylko jedno. Gracze już naprawdę wiedzą od jakiegoś czasu, z którego miejsca, jaką siłą zagrać. Strzelić w kierunku bramki jest zawsze bramka, niestety. Nawet gracze nie kwapią się, aby wchodzić w pole karne. Po prostu strzelają z 18-20 metrów. Dlatego, żeby im utrudnić, jak już pewnie zauważyliście, ja mam trawę ozdobioną, powiedzmy, w okręgi, a nie w kwadraty i linie. Żeby trudniej było znaleźć tak zwaną klepkę, z której gracze strzelają zza pola karnego. Przegrywamy do przerwy drugi mecz dzisiaj, ale jesteśmy, słuchajcie, w natarciu, nie poddajemy się. Di Maria tam tańczy. No i co? I słuchajcie, no dobrze, strzelamy bramkę, ale zwróćcie uwagę na powtórkę. Tam powinien już być wcześniej rzut karny odgwizdany, bodajże wejście bez pardonu w Aguero. Będzie to widać na powtórce, słuchajcie. Jest 2-2. Obejrzymy powtórkę.
No i teraz, zobaczcie. No przecież to jest rzut karny po prostu, no. Trzecia sytuacja nasza. I Tevez. Tevez nas nie zawodzi. Już to powtarzałem, słuchajcie, dziesiątki razy. Powtarzałem to już dziesiątki razy. Wyjście, walka w bark, strzał finezyjny w lewy róg bramkarza i prowadzimy. Wygrywamy, słuchajcie, ten mecz, mamy 13 punktów, czyli tak naprawdę pewne utrzymanie. Walczymy o awans. Był to siódmy mecz. Zostały 3 do końca sezonu. A punktów do awansu 5. Widzicie statystyki, przeciwnik przeważał. Przechodzimy, słuchajcie, do trzeciego meczu dzisiejszego dnia. Sytuację widzicie w lidze. Skład przeciwnika nam się zaprezentował. I jedziemy. Byłem dobrej myśli po poprzednim meczu. Wydawać by się mogło, że jesteśmy na fali. Próbujemy pierwszej akcji. Aj, brawo, strzał z lewej nogi. I sytuacja bramkowa, słuchajcie. Wiecie co, powiem wam na temat tego podania, które przed chwilą miało miejsce. Nie było moim celem podanie do tego zawodnika. Nie było moim celem podanie z taką siłą. Nie spodziewałem się, że podanie będzie tak celne, słuchajcie. To podanie wykonała za mnie gra. Tak naprawdę. Byłem szczerze zaskoczony. Słuchajcie, Tevez teraz. Jeszcze raz Tevez. Słuchajcie i zobaczcie, no. No zobaczcie teraz. Tą sytuację musiałem wam pokazać ze względu na pudło, jakich mało. No ale teraz zwróciliście uwagę, jak obrońca pobiegł w kierunku środka boiska. I jest Aguero przy piłce, słuchajcie, prosta akcja. Strzał z lewej nogi, prowadzimy 2-0. Słuchajcie, 33 minuta. I naprawdę byłem bardzo dobrej myśli, jeżeli chodzi o ten mecz. Mecz był pod kontrolą. Przeciwnik nie prezentował jakiegoś, nie wiadomo jakiego powodu, poziomu, przepraszam. 35 minuta. No i co? I ja, wyobraźcie sobie, nie naciskając w ogóle odbioru, fauluję, ale co zrobi Perin? Słuchajcie, Perin broni. Oliwa sprawiedliwa. Koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 2-0. Wybroniony rzut karny. Bardzo dobrze. Rozpoczynamy drugą połowę. Przeciwnik chwali się nam sztuczkami, ale to na nas w ogóle nie robi wrażenia. My robimy swoje, słuchajcie. No i zwróćcie teraz uwagę. Pozostawiony praktycznie. No co, to jest po prostu jakiś skandal. Bramkarz stoi, zobaczcie na powtórce. Bramkarz stoi przy słupku. Lam na środku bramki. Nikt go nie kryje. No po prostu szok. Jest 90 minuta. Będziemy analizować, słuchajcie, dokładnie tą sytuację. Tracimy bramkę. Jest 2-2. Postanowiłem przeanalizować dla was powtórkę tej bramki, którą wam zaprezentuję z różnymi tam kropeczkami, strzałeczkami. Kilka słów ode mnie. Jeszcze tutaj szarża Abate, słuchajcie, no 90 minuta już ponad, no nic się nie udało niestety zrobić. Ale w następnym odcinku, słuchajcie, dalej walczymy o awans. Za chwilę będzie powtórka, o której mówiłem. Posłuchajcie mnie. Jeszcze statystyki i rozpoczynamy powtórkę. Zwróćcie uwagę, będzie to powtórka w zwolnionym tempie. Tutaj ruch Pastore, od piłki całkowicie, pierwszy wylew, słuchajcie. Szukamy Abate, jest za w ogóle 11 metrem gdzieś.
Powinien być po tej właśnie stronie, ale niestety go nie ma. Niestety, słuchajcie, i znowu pod piłką przebiega, staje przy bramkarzu, całkowity. I teraz zwróćcie uwagę, cała tutaj czerwony kwadrat, cała wolna przestrzeń, tam zaznaczyłem wam moją po prostu obronę. No to jest po prostu skandal. Nic dodać, nic ująć, słuchajcie, ja życzę wam miłego dnia, do następnego odcinka, walczymy o pierwszą ligę, pozdrawiam, cześć!